dobra, moi drodzy parafianie, jest początek września, to jest pierwsze moje wyjście wrześniowe na rybki i jeśli ja kręcę wstęp na zakończenie dnia, to znaczy, że coś się działo. Miałem zamiar jak zwykle robić szorciki, ale tych szorcików wyszło kilka. Muszę się przedzierać przez taką zieleninę teraz z powrotem do auta. Tyle, no to tak jak mówię, tyle, że tych szorcików wyszło kilka, więc zrobimy sobie takiego vloga, jak zawsze. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Dzisiaj wodery są grane, nie ma pontona. Pontonu, nie ma pontonu, bo mi się rozkładać nie chciało, a woda jest bardzo niska. I sobie drepczę do kolan na płyciznach, łowię szczupaczki, ale te szczupaczki to... No dobra, tam nie ma co oglądać. Jak nie chcecie oglądać, to nie oglądajcie, bo tam te rybki to są wymiary patelniowo-akwariowe, także... Ale są. Lepsze takie niż żadne. Dobra. No to jak ktoś chce oglądać, to niech ogląda, jak nie, to nie. Ja już nie będę zakończenia kręcił, bo zakończenie kręcę na początku, tak jak to powinno być u mnie na kanale. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie kciuki, idzie jesień, może będą lepsze rybki. No, witam Państwa serdecznie z nadwody, nakręcamy szorcika. Jak to zwykle bywa, jak jest szorcik, to jest rybka, ale czegoś takiego to Państwo nie widzieli. Zdarzało mi się łowić większe rybki, powiem Państwu. Ta rybka to ma ze 30 cm. Dobra, wypuszczamy gnojka do wody, może przyniesie mamę. I to będzie koniec szorcika tego. Poszedł. Dobra, to jest szorcik numer 2. Trafiła się kolejna rybka, tylko że to jest trzecia rybka. Króciutkę większa od tamtej. Nie za duża. Też taki 50-taczek. Ale tam ta druga była jeszcze mniejsza od tej pierwszej, także nie było co tam nagrywać. Wypuszczamy tego 50-taka. Niech se płynie po mamę. Może przyprowadzi coś ciekawszego. No i dobra, płynął sobie. Do zobaczenia. Dobra, moi drodzy, mamy piątą rybkę. Dwie poprzednie się nie nadawały w ogóle do filmowania, na żadne shorty ani na nic. Takie były karaluchy, miały ze 30 cm. Ta tutaj ma z 50, nie mierzyłem jej, bo nie będę jej uwieszczał za bardzo w swoim archiwum. To prawda, ma dwa zdjęcia zrobione. No i wraca do wody, nie? To już chyba nie będą shortciki, tylko jakoś vloga nagramy. Okej. Okay. No, jesteś? Jesteś. Hop. O. Dobra, popłynął. Wszystkie rybki były z płycisk w takiej małej zatoczce. Dobra, wyjeżdża szósty na brzeg. Jak nie spadnie, nakręcę sobie, jak go wyciągam. Takie właśnie kurdupelki małe. O, sam się wyskoczy. Położy się tutaj na tą, o, tu na tą mokrą trawę i mamy sześć rybek. O taki. Dobra, już go nie będę fotografował, bo one wszystkie, te ostatnie są podobne. Nie ma tu co oglądać. Ale dwa to były takie, że ja mam przynęty w domu większe. Dobra. Dobra, także już zadecydowałem, że shortów nie będzie. Tak jak mówiłem na początku, że to będą shorty. Zrobimy sobie vloga. To są pierwsze szczupaki wrześniowe. Z małej płycizny w zatoczce. Z płycizny w małej zatoczce. Z brzegu spaceruję w woderach. Nie chciało mi się pontonu rozkładać. Woda niska. No i takie gównioki. Na przynętę powierzchniową. Ukochałem sobie tą przynętę w tym roku, będę na nią, o, odwróciło mi się go, będę na nią łowił. Dobra, łowimy dalej. Dobra, żeby nie było, to jest ten szósty. To są wymiary patelniowe, bo w Irlandii to ja mogę brać sobie rybki do 50 cm, a one chyba nie mają więcej niż 50 cm. No, dwa na pewno nie miały, ale dwa to były wymiary akwariowe. Dobra, a nie patelniowe. No i tego też wypuszczamy. Łapiesz ostrość? Wypuszczamy tutaj sobie. O, położymy cię.
Hop. A ty nawet leżeć nie chciałeś, od razu poszedł. Dobra, teraz będzie zakończenie filmu, ale dnia pierwszego. Ale to nie koniec filmu, bo będzie jeszcze dzień drugi. Zapraszam. Dobra, proszę Państwa, zachęcony wczorajszą przygodą, bo to nie jest koniec tego filmu. Dzisiaj poniedziałek po pracy o 18 godzinie zawitałem z powrotem. I proszę bardzo, w to samo miejsce i te same rybki łowię. To jest ten sam wymiar. Wymiar patelniowy, tak jak mówiłem wcześniej. Nie ma czego tu oglądać, ale uwierzcie, to dla Was, widzów YouTube'owych. No i dobra, rzucamy dalej, sprawdzimy co się dalej będzie wydarzać. Dobra, tam jest zachód słońca, tak w kwestii formalnej to jest druga rybka dzisiaj. Pierwsza znowu była taka byle jaka, a że tam od razu mi spadła przy brzegu, już mi się nie chciało z nią walczyć na trawie, to od razu ją wyrzuciłem. A tą sobie sfotografowałem, opisałem Wam tutaj na filmie i wypuszczamy. Tak? No płyń sobie, kolego. Już sobie odpoczywał teraz tu w krzakach. I nie dawaj się więcej nabierać na plastikowe myszy. Dobra, połączył turbo. Turbo szczupak, nara. Do zobaczenia, może jeszcze coś się wydarzy. No i dobra, moi drodzy przyjaciele, i to jest definitywnie koniec tego filmu, już się ściemnia. To tak, wczoraj było 6 szczupaczków i 2 spinki, a dzisiaj na 2 godzinki było 2 szczupaczki i 2 spinki. Dobra, dzień po dniu, niedziela rano i poniedziałek wieczorem po pracy. Także jeszcze tutaj będę zaglądał na to jeziorko, bo to jest fajnie, bo sobie wyskakuje tylko w woderach, nie trzeba nic rozkładać, żadnych pontonów, szybko, szybko i można sobie połowić. Rybki są, to i filmy będą. No i tyle, no. Zapraszam do oglądania, albo nie zapraszam, tam róbcie co chcecie. Cześć!